lasach przybywa kłusowników, stosują coraz brutalniejsze metody. Zwalnia się, zapadnia i klapa się zamyka. Na Lubelszczyźnie przybywa kłusowników. W tym mało chlubnym rankingu jesteśmy niestety w krajowej czołówce. Najczęściej w kłusownicze sidła wpadają zające, sarny i dziki. Strażnicy znajdują wnyki i potrzaski niemal w każdym lesie. To wnyki. Zwierzę, które w nie wpadnie, nie ma żadnych szans na przeżycie. To jest po prostu pętla z drutu stalowego bądź stalowej linki, zastawiona w zależności od tego, na jakie jest to zwierzę, średnica tej pętli, prawda? Jeżeli jest na zająca, jest zastawiona niżej, jeżeli jest na sarnę, zastawiona jest troszeczkę wyżej, jeżeli jest na dzika, to jest bardzo gruba lina. Potrzaski, sidła i inne wymyślne urządzenia. Tego typu pułapki zastawiane przez kłusowników można znaleźć w każdym lesie. Każdy lasek, no jakaś taka, no bodajże, no tutaj można spotkać, no też za domem można spotkać, za tymi gospodarstwami w okolicach, no i szczególnie na ptaki drapieżne polują, gołębiarze. Metody działania kłusowników są różne, wyrafinowane i niestety coraz bardziej brutalne. Klatki, pułapki z ruchomą tutaj, prawda, klapą z podwójnym dnem, gdzie jest na przynętę wkładany gołąb. Żywy gołąb, tam jest poidełko, karmidełko, zboże dla tego gołębia i tutaj jest mechanizm, który powoduje, że ta klatka w chwili ataku jastrzębia na przynętę, którą jest gołąb, automatycznie zwalnia się, zapadnia i klapa się zamyka. Strażnicy bezradnie rozkładają ręce. Żeby ukarać kłusownika, trzeba go złapać na gorącym uczynku, a to nie jest łatwe. Potrzebny go złapać z tym sprzętem właściwie. To na Ukrainie mamy, kiedy już idzie ze sprzętem i gdzieś pobliżu rzeki czy u lasy, to już jest kłusowniku. A jak sprzętu nie ma? No kiedy sprzętu nie ma, to nie mogę udowodnić, co to jest kłusownik. Potrzebno wtedy czekać przy wniku, czekać przy pułapce i wtedy, kiedy przyjdzie do tego sprzętu, to złapać i wtedy będzie kłusowniku. Stowarzyszenie Zielona Swoboda od kilkunastu lat ściga kłusowników. Od niedawna współpracuje ze strażnikami z Ukrainy. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie patroluje lasy. Po raz trzeci już przyjeżdżamy my do Polski, dlatego co nadać wsparcie naszym kolegom Polakom, jaki tutaj walczy z tym kłusownictwem. Mimo tego kłusowników nie ubywa. Najczęściej są nimi miejscowi rolnicy. Dotarliśmy do jednego z nich. No ale trzeba przecież jakoś żyć. Co do garka włożę? A tak to przynajmniej jest co, jakaś micha jest. Pod względem liczby kłusowników Lubelszczyzna jest niestety w ścisłej krajowej czołówce. I mimo, że za ten proceder grozi do 5 lat pozbawienia wolności, najczęściej wymierzane są tylko kary finansowe. To jest Panorama Lubelska, o czym jeszcze w programie popatrzmy.